Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym filmie tematycznym. Dziś poruszymy sobie kwestie emolientów i humektantów. Co to takiego jest? Dlaczego producenci stosują je w kosmetykach? I dlaczego są one dla nas ważne? Po pierwsze, musicie zdawać sobie sprawę z tego, że często gdzieś tam w nazwach kosmetyków, na opakowaniach lub też w opisach kosmetyków właśnie pojawiają się te nazwy emolient, humektant i warto by było wiedzieć, co to takiego jest. Po drugie, ja też tutaj na moim kanale, kiedy opowiadam wam o jakichś kosmetykach i robię analizy składu, to też używam takich nazw emolient czy humektant. No i oczywiście najważniejsza sprawa, po co te humektanty i emolienty stosuje się w kosmetykach? Jeśli chcecie świadomie dobierać sobie kosmetyki, dobierać sobie pielęgnacje, produkty pielęgnujące, to powinniście wiedzieć co i jak. Także zabieramy się od razu do roboty i tym dzisiejszym odcinkiem zamkniemy już temat okluzji, substancji okluzyjnych i substancji nawilżających. Jak będziecie widzieć w przewidkach, postarałam się tak w dużym skrócie i w taki najprostszy sposób przedstawić wam, o co chodzi w tych dwóch nazwach, humektant i emolient. Emolient, ta nazwa pochodzi od słowa łacińskiego emoliere, czyli zmiękczać. Co to takiego jest? Słuchajcie, to są substancje, które można podzielić na kilka grup ze względu na ich strukturę chemiczną lub też ze względu na ich działanie. Uwierzcie mi, jest ich bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo i producenci kosmetyków mogą sobie przebierać w tym, jakie emolienty chcą zastosować w formule, co dodatkowo mają dawać te emolienty, jak one mają komponować się z innymi substancjami zawartymi właśnie w formule kosmetyku. Ale emolienty są dla nas bardzo, bardzo ważne i tak naprawdę tyczą się one każdego typu skóry. A dlaczego? Zwróćcie teraz uwagę na to, że emolienty są to substancje, które nie są rozpuszczalne w wodzie, ale tworzą na naszej skórze coś takiego jak taki niewidoczny film. I ten film ma wiele różnych funkcji. Ja już o tym opowiadałam wam właśnie przy okazji filmu na temat okluzji, ale dzisiaj jeszcze tak szybciutko powtórzę, żebyście już tak sobie utrwalili w głowie, o co chodzi z tymi emolientami. Więc tworząc ten film na naszej skórze, emolienty chronią naszą skórę zarówno przed działaniem zewnętrznym, jak i wewnętrznym, czyli od zewnątrz chronią naszą skórę przed działaniem różnego rodzaju substancji szkodliwych ze środowiska i nie tylko, ale od wewnątrz chronią również naszą skórę przed nadmierną utratą wody z naskórka. I dzięki temu emolienty mają takie dla nas pośrednie działanie nawilżające, czyli chroniąc właśnie naszą skórę przed tą nadmierną utratą wody, sprawiają, że ta skóra jest bardziej nawilżona. Ale też emolienty mogą zmiękczać naszą skórę, mogą ją wygładzać właśnie przez tworzenie tego filmu. Także widzicie, są one dla nas, można by było powiedzieć, korzystne. Natomiast w formule kosmetyku emolienty też pełnią pewną rolę, między innymi wpływają na całą tą ich formulację, na to jaka ta konsystencja tego kosmetyku będzie, ale mogą też być emulgatorami. Na przebitkach będziecie teraz widzieć, na jakie grupy emolientów możemy je podzielić, właśnie ze względu na swoją budowę chemiczną lub też ze względu na ich działanie. No i tak jak wspomniałam wcześniej, przypominam, że tych emolientów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To, co jest dla was najważniejsze i to, o czym musicie tak naprawdę pamiętać, to to, że emolienty muszą wspomagać działanie, funkcjonowanie naszej bariery ochronnej skóry. I to jest ich najważniejsza tak naprawdę funkcja. Czyli jeszcze raz, muszą działać, chronić naszą skórę przed działaniem substancji zewnętrznych, czynników zewnętrznych i chronić naszą skórę przed nadmierną utratą wody z naskórka.
Emolienty są stosowane bardzo często w produktach pielęgnacyjnych, zwłaszcza różnego rodzaju kremach, locjonach, balsamach, masłach, produktach również do pielęgnacji włosów. Wszystko zależy od tego, jakie mają struktury, jaką mają budowę chemiczną i jak konkretnie mają zadziałać w formule kosmetyku. Także technolodzy, jeśli chodzi o produkcję kosmetyków, doskonale wiedzą, po jakie emolienty sięgać. I tutaj przy okazji jeszcze zwrócę uwagę Wam na pewną ważną kwestię. Otóż gdzieś tam w komentarzach pod moimi filmami albo też w komentarzach u innych twórców zwróciłam uwagę, że bardzo często niektórzy ludzie piszą, że pewne emolienty są szkodliwe albo potrafią wyrządzić więcej szkody niż pewne substancje kontrowersyjne. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że wszystko zależy tak naprawdę od dawki, od stężenia i od doboru substancji i pielęgnacji do typu Waszej skóry, bo tak naprawdę wszystko nieumiejętnie dobrane do problemów naszej skóry może przyczynić się do powstawania jakichś problemów. I tak też mówi się o tym, że substancje okluzyjne mogą działać komedogennie. Wszystko zależy od tego, jakie są to substancje komedogenne, ale też to zależy od Was. Jak dbacie o Waszą skórę, co jej dostarczacie, jaki macie problem, jaki macie typ Waszej skóry, to jest bardzo ważne, więc jeśli na przykład posiadacie skórę tłustą i wybierzecie emolient, który jest parafiną, czy na bazie jakichś tam substancji ropopochodnych, to nie dziwcie się, że później mogą być jakieś problemy skórne, ale na przykład w pielęgnacji skóry suchej, dobierając odpowiednie emolienty albo zwracając uwagę na to, żeby w kosmetykach pielęgnujących była jakaś grupa emolientów, były tam zawarte te substancje, możecie przyczynić się do tego, że Wasza skóra nie będzie już tak przesuszona, a wręcz przeciwnie, będzie też nawilżona. No dobrze, moi drodzy, teraz już wiecie, co to są emolienty, po co stosuje się je w kosmetykach i jaką rolę pełnią dla naszej skóry. Ale musicie też pamiętać o kolejnej grupie substancji, czyli o humektantach, które tak naprawdę łączą się z tymi emolientami i jeśli zobaczycie, że w składzie jakiegoś kosmetyku mamy zarówno emolienty i humektanty, to super, powinniście się z tego cieszyć, bo mamy tutaj wzajemne oddziaływanie. Zobaczcie sobie teraz na tablicy, która Wam się wyświetliła na tej przebitce, jak to mniej więcej działa humektant w porównaniu do emolientu. Jak one ze sobą fajnie współgrają. Co to są te humektanty? Humektanty są to substancje, które wiążą wodę w naszym naskórku. Czyli tak naprawdę tak jakby tą uciekającą wodę z naszego naskórka potrafią złapać i zatrzymać ją w tym naskórku. A jeśli dodatkowo dołożymy jeszcze do tego emolient, który sprawi, że ta substancja, ten humektant zatrzyma wodę i sprawi, że ona nie będzie uciekała z naszej skóry, no to mamy świetne połączenie. Oczywiście humektantów też jest spora grupa, jeśli chodzi o dobór ich do formuł kosmetyków i między innymi do takich najbardziej popularnych, które najczęściej możecie znaleźć w kosmetykach, zaliczamy. I tutaj mamy mocznik, glicerynę, sorbitol, kwas mlekowy, mamy propilen glikol, czyli glikol propylenowy, różnego rodzaju mleczane, hydroksykwasy, czy właśnie kwas hialuronowy o różnych cząsteczkach. I tak naprawdę, moi drodzy, to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Wiecie już, co to są emolienty i wiecie, co to są humektanty. Wiecie, jaką rolę pełnią one dla naszej skóry, ale też w kosmetykach. Jeśli będziemy dobierać dla siebie odpowiednią pielęgnację i do naszego typu skóry, do tego, czego ta nasza skóra potrzebuje, będziecie też wiedzieć o tych emolientach i humektantach. Super! Myślę, że tak jak wspomniałam na początku, tym dzisiejszym odcinkiem zamkniemy już kwestię nawilżania, a pamiętajcie o tym, że nawilżanie to jest podstawa naszej pielęgnacji. Każdy typ skóry potrzebuje odpowiedniego nawilżania. I na przykład skóra tłusta też może być odwodniona. Skóra mieszana, gdzie mamy część tutaj w strefie T zazwyczaj bardziej tłustą, a na policzkach przesuszoną, też potrzebuje nawilżania. Oczywiście nie wspomnę tutaj już o skórze suchej, ale mamy też różnego rodzaju schorzenia, gdzie jednak to nawilżanie, ochrona tej bariery naszej skóry, wpływanie na tę prawidłową gospodarkę, jeśli chodzi o pracę naszej skóry i zadbanie o ten hydrolipidowy płaszcz, jest bardzo ważne. Także emolienty i humektanty są to substancje, które powinny znajdować się w formułach kosmetyków i z których powinniśmy
korzystać oczywiście jak zawsze w głową. Przypominam, że wszystkie najważniejsze informacje, a mianowicie z źródła, znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka i przypominam również o tym, bo też dopytujecie, co z innymi substancjami mniej lub bardziej kontrowersyjnymi, czy będę poruszać je na tym kanale? Oczywiście, że będę. Po kolei robimy każdą grupę substancji, zarówno tych mniej kontrowersyjnych, jak i bardziej kontrowersyjnych, także do wszystkiego spokojnie dojdziemy, miejcie troszkę cierpliwości, omówimy sobie tak naprawdę każdą grupę, każdą substancję, ich działanie, bezpieczeństwo i nie tylko. Tutaj oczywiście chodzi o to, byście świadomie dobierali sobie kosmetyki, świadomie dobierali pielęgnację do waszych typów skóry i wiedzieli, co w tych kosmetykach się tam znajduje, poznali całą prawdę na ich temat. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność. Widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!